Druk numer 503, projekt Komisji Edukacji. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. 503. Tak. Projekt uchwały w sprawie korekty dotyczy podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania projektowe Dywizji III Ochrony Czerwonej, przewidzianych do realizacji w 2013. Ja w skrócie, tu są wymienione wszystkie szkoły, przedszkola. Jeżeli państwo radni, bardzo bym prosił nie przeszkadzać tej pani przewodniczącej. Pani może. Chciałabym przedstawić tutaj państwu kilkanaście szkół przedszkoli, które zrezygnowały z zakupu wojtu w kwocie 150 zł. Natomiast bardzo chcą, żeby te kwoty zostały przy tych instytucjach i czy tych placówkach. W związku z tym bardzo proszę radę o takie zaopiniowanie. Od razu zawsze wprowadzili ten druk, to chciałam przeprosić panią Małgosię, że obarczyłam ją tym smutnym obowiązkiem dzwonienia po szkołach, żeby nam te sumy nie przepadły, bo zbliża się koniec roku. I niezbyt miłe miała, że tak powiem, rozmowy poprowadzała z dyrektorami, którzy w ogóle byli, tak powiem, oburzeni, że w ogóle coś takiego my chcieliśmy wprowadzić. No, jakoś dziwnie nie byli zainteresowani, chociaż ponoć powinni być zainteresowani. Z tego fenomenu nie potrafię zrozumieć. Całe szczęście, żeśmy w pole zorientowali się, że dużo tych środków zostało niewykorzystanych i nie w związku z powyższym chciałabym prosić o przyjęcie tej kwoty w formie tutaj, która jest w formie pisemnej. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan Daniel Wiśniewski, pan Łukasz Wątuk, pan Rafał Miś. Wiśniowski. Ja tylko dwa słowa. Ja sobie dobrze przypominam, to była bardzo możliwa dyskusja odnośnie tych wajków. Takie kieruję słowa do Łukasza. Pamiętam dokładnie, bo byłem przeciwny tej uchwale. Łukasz twierdził, że z wszystkimi przysłuchami oświatowymi przeprowadził rozmowy, gdzie oni wyrażali chęć, aby ta nowa technologia była wprowadzona w ich placówkach. Teraz jak słyszę informacje, że szkoły są tak zdziwione w ogóle faktem, że taką ofertę kiedyś dostały i że muszą być środki rozwracane, to jest to trochę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panu Kaszlanku. Może zacznijmy Danielu do ciebie, też do Franka, ponieważ Franek powiedział mi, że skompromitowałem radę tym projektem. Zanim w ogóle zaczął się ten projekt, z własnych pieniędzy kupiłem 3 bramki wojewódzkie, które zostały zamontowane. U nas w dzielnicy 914 i w Szkole Podstawowej nr 64 jako program pilotażowy, taki testowy. Później odbywały się rozmowy nieoficjalne z różnymi dyrektorami. Nie miały one charakteru takiego formalnego, ale było testowanie. W tym projekcie tak już porażką. Moją porażką, ponieważ idea była taka, że zaczynamy od części dzielnicy, a później rozszerzamy to na całe miasto. Nasze miasto w ciągu ostatnich 2 lat dało 1,5 miliona złotych na rachunek. 1,5 miliona złotych. Nasz rachunek jeszcze ze starej dzielnicy z Dobrego Pasterza wynosi 168 zł miesięcznie ze starej rozłoży stacjonarnej. Więc pomysł był mój taki, że skoro jedna bramka zwraca się na 50 zł, to zaryzykujemy i spróbujemy. Bo to porażka. Porażka tego pomysłu, miasto tego nie pochwyciło, szkoły tego nie pochwyciło. Okej, tylko tak, to co powiedział dzisiaj Straży Miejskiej. Miejcie tylko te, co nic nie robi. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Rafał. Ja chciałem tylko zapytać, bo przeznaczamy te pieniądze na zakupy. Możemy tak to sformułować, nie będzie tylko tak. Tak. Okej, dziękuję. Tak, są to pieniądze do wykorzystania do placówek. Panie Zorganie, do szkody, więc przejdźmy do głosowania. Co to tutaj do... Oczywiście stwierdzenie jest tak, to nic nie robi, ten się nie myli. Tylko chciałbym tutaj dodać, że wszystkie Łukasz twoje pomysły zostały w jakiś sposób cofnięte. To trzeba też... Jakie ty nimi? Zostawmy spokojnie, to trzeba w spokoju. Ale nie, przepraszam, może. Co to się dzieje? Państwo radni, przepraszam bardzo Państwa, nie. Chciałbym się.
się też wypowiedzieć. Zadałeś mi Łukasz pytanie jakie? Słucham. Jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, o ślepą kamerę, też dokładam, żadna z jednostek gminnych nie chciała tego pomysłu na ślepą kamerę. Kamera osobista, mówiłem do straży miejskiej, tak jest. A więc takie rzeczy, no to były te pomysły. To były pomysły, żadnej jednostki nie chciały tego zamknięciem dyskusji nad drukiem 503. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dyskusja została zamknięta. Przejdźmy do procedowania druku.